Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj jest ze mną Kamil, Kit Kobon. Siema, Kamil. Cześć, Lucek. Nie ma, będziemy grać? Gry. Będziemy się bawić. Tak? No to fajnie. Masz Aventadora, bardzo fajnie stuningowanego. Ja mam dużo Chargera, równie fajnie stuningowanego. Jaka jest różnica między tymi dwoma samochodami? Chcesz się przekonać? Tak, Chargerem nie da się jeździć, Aventadorem to nie jeździ się fajnie. Dawaj, to zrobimy sobie szybki wyścig na prostej, na autostradzie. No dobra. No to, no dobra. Trzy, no to, no. Dwa, jeden, go! A, on jeszcze nawet tak dobrze się prowadzi, ten twój Dodge. Myślałem, że gorzej zostanie. Nie, to chodzi o skręcanie. A nie, ale mówię o prowadzeniu, nie przyspieszaniu. No dobra, no ale no wiesz, myślałem, że najbardziej zostanie, ale... Okay. Nie, on dobrze przyspiesza, no to jest jego atut. Nie wiem, chodźmy na wyścig, co powiesz na to. No. Na może być. Dawaj, co tam znajdziesz. Ja się na multi w ogóle nie ogarniam, więc... Dobra, to w takim razie weźmiemy PVP. Dobra, muszę zmienić domyślne tagi, PVP, weźmiemy sobie w Miami. Miami? Miami. Miami. Publiczna, Miami, każdy na każdego. I teraz musisz zaakceptować. Akceptowałem. Zobaczymy. Okej, okay, zobaczymy jak to będzie. Czy coś się pokaże, czy nie? No, chyba musimy kogoś najpierw znaleźć, ale to będzie trwało 100 milionów lat, więc jeśli nie znajdziemy kogoś w ciągu, powiedzmy, 20 sekund, to pojeździmy coś innego. Co ty na to? Okej. Okay. Możemy jechać jakąś misję frakcyjną, jeśli chcesz. Misja frakcyjna? Tak. Czekaj. O! Tu możemy pojechać. Olać to nikogo nie znajdzie już do końca świata. Teraz pojedziemy sobie to w takim razie. Nie ma co czekać, no kurde. Okay. Co? Tu nie można jechać kooperacją. Why? Ha, bo ty nie jesteś pewnie w moim tym. W czym? W mojej frakcji. A, pewnie tak. No, jak fajnie. Czekaj, to można jakoś to zmienić. Tak, można. To musisz... wejść na mapę. Czekaj. Misję. Musisz wejść. I ty musisz wejść. Frakcja. Jest tu takie coś jak frakcja. To są staty. Moja frakcja. Nie wiem o co tu chodzi naprawdę. Staram się wiedzieć, ale ciężko jest. A no. I to co, bardzo ciężko. Co, udało ci zmienić już? Nie. Gdzie ty masz tą frakcję? A jest, dobra. Jest tutaj opcja. Wchodzisz, jak jesteś na tym, wiesz, jak zaczyna ci się gra i włącza ci się ten taki ekran, gdzie masz wszystkie staty, punkty, no. kto cię kiedy wydymał, z kim byłeś ostatnio na kawie, no to masz tam takie opcje. Witamy, wyzwania, centrum jazdy i frakcja. A, spoko. I jak to można to zrobić teraz? Kuzie, wychodzisz do mapy. Wychodzę do mapy. I nie wiem, któryś tam przycisk wciskasz, bo ja mam na kierownicy trochę inaczej. I to ci się musi pokazać. Sesja. To nie tu. O, mam. Czekaj, mam frakcję. No. I w jakiej tam jesteś frakcji? I teraz naciśnij X, zmień frakcję. No, w jakiej jesteś? Czekaj, już ci powiem. Ja jestem w Orłach. Dobra, bo ja byłem w wężach. No, i spróbuj zmienić. No, już zmieniłem. Ekstra. I teraz zobaczmy, co się stanie. Zobaczmy. Uwaga, graj. No i co ty, nie zmieniłeś? Czy zmieniłem! Nie? No nie zmieniłeś. Jak to nie? Jeszcze mi no potwierdziło, nie. Że moja reputacja zostanie usunięta. Kurde, nie mów mi, Lucek, że... Masz orły na pewno? Frakcja. Aktualna frakcja orły. Moja frakcja dobra. Zero. No. Dobra, skoro tak mnie oszukałeś, to jeszcze raz to sprawdzę. Okej. Tak, graj. No i gówno, czemu nie mogę? Misja niedostępna. Może ta akurat ta misja jest niedostępna. Czekaj, już naprawiłem. Jedziemy. Tak, już coś masz?
Już wszystko mam. Jedziemy, Akceptuj. Będziemy jechać o 700 godzin. Ło, tak dużo. No, nie wiem, czy mi starczy ten baterii w GoPro, ale myślę, że będzie spoko. Ja już pewnie wyobrażam sobie te głupie miny, które tam robiłeś, jak nie potrafiłem dojść. Czekaj, dobra, to ale głupio ja zabrzmiało. Kierownica, nie nagrywam swojej twarzy. Zatem nie robię głupich min. Okay. Tak! Bo jesteś awentatorem koło mnie. No i zobaczymy, czy będziesz taki kozak, co? No, zobaczymy. No i zobaczymy. Pokaż, to potrafisz, man. To jest śmierć i życie. Co to w ogóle tutaj? Ten kamer nie przeraża, wiesz? Ten tuning wyczynowy za kamera. No, tak troszeczkę. Nie wygląda to ciekawe. To czy dziwnie to wygląda. Jezu, co? Jakie ja mam lagi? Co? Nie możesz mieć lagi. Przecież nie masz internet dobry. Tak, ale gra ma lagi. Nic nie ma lagi. Jeszcze tutaj nie kleć. Tak, później zobaczysz. Tak, o, lecek czwarty. Zobaczę. A ja czwarty. No i zobaczymy. I kto jest kozak? Kto jest kozak? Ha? Ha? Teraz mnie dogoń, man. Dobra, masz jeszcze na to pół godziny. Aż taki długi wyścig? O kurde, ale no, żeś dał wyścig. On trochę trwa. On troszeczkę trwa, naprawdę. Ale nie martw się. Z gościu mnie wypnął z trasy, spoko. Jak zwykle naprawdę. Się. Martw się, że z trasy, prawda. Oh yeah. O, jesteś zaraz za mną, tak? Jesteś cwaniak? No. O! O, ja jestem prawie poza trasą. Goddammit! Właśnie taki jest Dodge Charger, no kurde, lekko gdzieś skręci się po tobie. Ale poczekaj, cię dogonię, zobacz. No, no, teraz ty się bawisz w kotka, a ja nie. No, w kotka, a ja w myszkę. Kurde. Dawaj, bo ja tutaj tych ludzi chcę wziąć, wyprzedzić, a nie mogę. Ja ciebie? Ja mówię do Chargera. Wiesz, w końcu to prawie że pies. Dodge. Słucham. Ty żyjesz pod kamieniem, kamień. Kurde. No. A Viper to już mija. A ty masz, co ty masz? Masz kolorowego nosorożca. Pelikana, kurwa. Pelikan. Pelikany mają jeden kolor. Chyba, że je w farbie wymaczasz. Różowy. No, no to jeden, no to jak może być kolorowy więcej niż jeden? No ty jesteś pelikan. Nie, żartuję, nie jesteś pelikan. Jesteś fajny chłopak. Tylko denerwuje mnie to, że jesteś pierwszy, znaczy przede mną. Tak nie może być. Ja muszę ci pokazać, co potrafi mój Dodge Charger. Kurde. No dlaczego wszyscy mnie spychają? A ten nie wierzył mi, jak ja mówiłem, że mnie spychają. Co? No ale oni... Patrz, oni jadą przez te wszystkie przeszkody, jakby jechali po prostej drodze, czaisz? I w ogóle im to nie przeszkadza. No właśnie, no. Jak dlaczego jechałem tak z tyłu. Się dzieje? Jak jechałem z tyłu, miałem ten sam problem, Ludzuś. Ale ty jechałeś z tyłu bardzo krótko. No ja to co? No ja to co? Taki ja w ogóle widzę latające lampy. Dawaj, problemy, zaraz cię dogonię. No kuźwa! Zderzyłeś się, prawda? Nie, zarzuca strasznie. Jak ten Charger ma to do siebie, że jak jest lekki, jakieś lekkie zniesienie, po tym zniesieniu upadnie na przednie koła, albo na tylne, albo w ogóle upadnie. Nie wiem, cokolwiek zrobi, to zawsze go jakoś obraca, wiesz? Nie ogarnie. Po prostu nie ogarnie. No ja straciłem swoją pierwszą pozycję. I nie da się tu nitra używać, bo cię od razu bokiem ustawia. Tak? Aż tak mocno? No, tak naprawdę, logicznie. Ale spoko, ja się nie poddaję, muszę go opanować, tak czy inaczej. Kiedyś go opanuję, spokojnie. Cały czas uczę się nim jeździć, cały czas go ulepszam. Też to ulepszenie chyba coraz bardziej mi szkodzi, a nie pomaga, bo on ma więcej mocy, a tyle samo przyczepności. No. I to jest katastrofa troszeczkę, ale spokojnie. Kiedyś chcę właśnie dojść do takiego momentu, do takiej wprawy w tym Chargerku, że będę jakieś wbijał na PvP i ludziom będzie opadać kopara, jak będę prześcigał ich murcie laga, te ich galarda, super lagery i te ich aventadory.
moim chargerem, kurczę, z 69 roku, zobaczą, co to jest świat. Powiedzą, jak to, przecież nic się nie da jeździć, a ja piją, kurde, jak się nie da, to skłumaj. Ja ostatnio ten, jak wbiłem tutaj trochę na to PvP, akurat udało mi się dołączyć po 6 minutach oczekiwania. Jest to, że rozgromiłem gości, którzy mieli po 1000 ten, tam właśnie po 1000 tej klasówki w samochodzie, rozgromiłem Chevroletem 500-ką. Możliwe to jest, bo ja te ulepszenia dają trochę do samochodów, ale bardzo daje też dużo znajomość trasy i opanowanie wozu. Więc to nie zawsze jest tak, że i nie każdym samochodem wszędzie da się wygrać. No, tak. Bo na przykład jakbyśmy jechali po jakiejś śliskiej nawierzchni Dodge Chargerem, to ja bym jeszcze był w Miami. Aż tak mówisz, że aż tak kiepsko? Naprawdę, nie da się tym samochodem jeździć w śliskiej drodze w górach. Nie da, przez duże nie. Myślałem, że trzeba nie przez... No. Na półgazie nawet jak jedziesz, to ci po obraca. Musieliby poprawić jakoś te samochody, żeby były konkurencyjne. No tylko i wyłącznie 4x4 na śnieg, bo inaczej nie ogarniesz. Nie ogarniesz, koniec. No czekaj, ja jeździłem tym Mustangiem, tym z 2015 i powiem ci, że trochę się ślizgał, ale nie aż tak bardzo. On ma trochę lepszą trakcję, ale mi też chyba dosyć ciężko. No ja już się nie bawię, ja na śnieg, jakieś są tam zadania, czy te misje fabularne, to biorę sobie po prostu Skyline'a i mam gdzieś, jest łatwiutko, ładniutko. Zatem ja mam tutaj w dekoru wyłączoną zupełnie kontrolę trakcji. Mam takie wszystkie rzeczy powyłączane. I sobie tak gram i chcę się w ten sposób nauczyć. Nie, tak dla własnej chyba satysfakcji tylko i wyłącznie, bo przede wszystkim większość czasu będę przygrywał. Nawet z botami, bo te boty w ogóle są jakieś przesadzone. No, akurat słyszałem trochę o tym, że jednak ta gra jest dosyć kiepsko zbalansowana. Ja to pamiętam, że przy jednej misji się tej okropnej męczyłem, ale tak to jakoś nie było dla mnie większego problemu. Nie, ja jestem za to, żeby była trudna. No, gdyby było za łatwo jak Rivals, no to żeby była lipa totalna. Więc no, to mi się tak to podoba tam. Ja tam nie mam zastrzeżeń co do tych rzeczy, tylko Dodge Charger jest naprawdę trudny do panowania. Trzeba mu poświęcić masę czasu, aby się nauczyć nim jeździć, ale satysfakcja z tego, jak jedziesz samochodem i wygrywasz samochodem, którym nikt nie jeździ z uwagi na to, że trzeba mu poświęcić dużo czasu, musi być po prostu nie do opisania. No, wtedy jest tego satysfakcja. To ale nie wiem, czy cię dogonię, wiesz? Będzie raczej ciężko. Raczej to. Ale będę się starał, może się uda. I tak dla tylko twojej wiadomości, jesteś już 2,5 km za mną, więc nie, powodzenia. Ja widzę, cały czas to, wiesz, obserwuję. Monitoruję. Monitoruję, właśnie, dobre słowo. Monitoruję ten przebieg sytuacji, a nie poddaję się, naprawdę się nie poddaję. Charger jest, taki jest, ale jedną z jego zalet jest to, że uczy cierpliwości. O. Jakbyś 17 razy powtarzał to samo wyzwanie, które Charger powinien kończyć, bo nie jest to wyzwanie ani offroadowe, ani na śniegu, to byś zrozumiał, co powiecie. A w międzyczasie zbliżyłem się do ciebie o 1,5 km. Uuu, tak dużo? Nice one. Może gdzieś tam są zakręty, wiesz, ile tak nas tak zbliżyło. A to jeszcze bo jest nie dosyć znaczy duża sekcja zakrętów, tak. No. Chciałem to nie powiedzieć. Więc powodzenia, Lucek, na zakrętach. Spoko, jakoś na razie sobie radzę. Najgorzej było na początku, gdy mnie wszyscy kurczę spychali. Teraz jest spoko, lepiej. Gościu chce mnie wyprzedzać. Ham. Spychaj. Aha, sam się zepnąłem na dwa koła. Nie wiem, jak tam odległość, 900 metrów. Z ciebie. Chyba był to jakiś ostry zakręt chyba. Taki nawrót dosyć mocny, który nas tak zbliżyło. Ale ciężko się jeździ. Już mi to dla kilometra. No gdzieś tutaj się zbliżyliśmy do siebie. W linii tam jest zakręt 90 stopni, więc. A bym przejechał tego. Kogo? Jelenia. Żwa. Ja pier.
W ogóle tak patrzę, jak te jajki jeżdżą i to tak trochę bardzo pokracznie to wygląda. Kto jeżdżą? Jajki. Dwa. Jakie jajki? AI. Artificial Intelligence. Wow. Trudny wyraz. Język można sobie połamać. Ty wiesz, ja jestem tutaj po prostu tak skupiony, jak ja jadę pierwszy, że to sobie nie wyobrażasz. No, ja jestem tak skupiony, żeby cię dogonić, że ty sobie nie wyobrażasz. To jest cel mojego życia teraz, czaisz? Naprawdę. Wybiłeś się znowu o 2,5 kilosa, cholera. Gdzieś musi być w takim razie prosta. Ale już byłeś 900 metrów. Ale tylko przez chwilę. Ale normalnie ręce są tak spocone. I to jest trochę zaleta kierownicy. Bo nawet jak masz ręce spocone, to ci się ta gałka, wiesz, spod palca nie ślizga, jak w przypadku pada. A no, tutaj fakt. To jest dzięki temu właśnie lepiej. No, tam jak masz chwyt, to chwycisz i opuszczasz. Tak, Kamil. No, to jest motto życia, no, chwycisz i nie opuszczasz, no kurde. Ty o tym motcie nie wiedziałeś? Nie, pierwsze słyszę w ogóle. Chwytasz i zobacz, nie opuszczasz. Zobacz jak ten, jak się wzbiłem ku górze, na tabeli. O, szósty jesteś. Tak, szczęśliwa padłem linia. Na miejsce. Jesteś padłem blisko... Padłem poślizg i mnie wyprzedziły te dwa patałachy. Ale już ich podgoniłem. A znowu się zaczynają zakręty. Znosi... No cię podgonię, tak? Która to bramka? 15, o nie. Noż! Gazu! Brakuje mi gazu, jak w mojej Maserati, no. No nie! 3 kilosy, no nie podgonię cię w tym roku. Którą masz bramkę? 18. Ja 16. Ja tutaj tak naprawdę to się ścigam z jednym gościem. Wiem, bo ten pierwszy jest zawsze najlepszy. Dziwne, nie? No, tak trochę. Nie spodziewałbym się tego. O, zakręt. To mnie zaskoczył. Ja w ogóle zauważyłem w tej grze, że są same proste i zakręty. Ty, nie wierzę. Poważnie ci. A są jadę krzywe? Prosto, a serio, jadę prosto, a tu nagle zakręt. Potem jadę za zakrętem i patrzę od razu prosta. Ale powiem ci lepszą rzecz. Czasami jedziesz, wychodzisz z zakrętu. A tam zakręt. A tam zakręt. Nie wierzę. Kuźwa, no możesz cię nogami nakryć. Ważnie ci mówię. Nie. No ja tutaj mam na przykład... Zobaczyłem, takiego basa puściłem. Nie. Wiesz, myślałem, co? Że pójdzie dwójka za tym od razu. O. Normalnie teraz mogę powiedzieć tylko jedno. Zaskoczyłeś mnie jak rozwolnienie w metrze. Wiem, no, to było kiedyś. Kiedyś metrem, mam? Tak, bo mieszkam w Warszawie. Co ty? Ja myślałem, że ty mieszkasz gdzie indziej. No. Gdzie to? A tak to gdzie? Myślałem, że gdzieś koło Kemota mieszkasz, czy jakimś jego sąsiadem, czy coś w tym rodzaju. Nie, tam. Kemot to na takim zadupiu mieszka. Uważnie? No, psy dupami szukają. Niedobrze chyba. No kurde, 5 kilometrów. Ja pierdzielę. 340... kilometrów na godzinę i nie chcę więcej jechać. A ile twój awentator wyciąga? Też chyba jakoś tak. No, nie wiem, nie mam akurat prostej, żeby to sprawdzić. A widziałeś ile Mini Cooper wyciąga? Ile? Wyczynowa wersja? 435 km na godzinę. Dziękuję. To chyba powinno być trochę na odwrót. Co oni zrobili z tymi samochodami tutaj? Nie wiem, ale widziałem taki klasyk. Nie jestem pewien, ale to chyba była wersja wyczynowa Mini Coopera. Bo nie wyobrażam sobie innej, żeby tyle jechała. Nie Mini wiem. Cooper! Kuźwa. No właśnie dlatego też się tak dziwię. No dobra, no jestem w stanie zrozumieć
jakieś muscle cary, czy jakieś Lamborghini, LaFerrari, ale Mini Cooper? Dobra, ale powiem ci coś lepszego. Mini Coopery są to bardzo drogie samochody. Mają silniki 1.4 i palą 15 litrów benzyny. No kuźwa. W eksploatacji to jest coś jak ten, jak Porsche tak drogie. Naprawdę. Znaczy, no wiesz, no ja wiem, że tam ten Mini Cooper to jest... nie należy do tanich aut. Ale no... to ile on ma koni? Nie wiem nawet. Ileś tam ma, znaczy to wiesz... kilka modeli jest tych Mini Cooperów. W każdym razie z tych takich bardziej... nie wiem, tam ktoś pisał, że... najnowszy model Mini Coopera ma już normalny zegar prędkości, ale charakterystyczną dla Mini Cooperów opcją jest ten zegar po środku Discovery. No, w środku deski rozdzielczej. Taki wielki zegar, człowieku, jakbyś z kuchni wyrwał, nie? Naprawdę. Tam jest podkazany licznik. Normalnie zamiast radia masz licznik prędkości. Taki zegar wielki, jakbyś, nie wiem... z Krakowa, z tego, z kościoła zdarł. Taki kuźwa wpieprzony wielki. Z Big Bena. Tak. Bądźmy bardziej zagraniczni. Na czerwono, albo opcjonalnie na różowo. Ło! Ty, to ja biorę tą różową wersję. Mówiłem, że jesteś pelikanem. No, wiesz, muszę się ukrywać, bo jak ludzie się dowiedzą, to... to nie dadzą mi żyć. Jeszcze będę występował w jakichś filmach, będą tego chcieli. No i będziesz miał motę jako chłopaka. O. Nie, akurat tego nie chcę. Dlaczego? To nie chłopak. To ty powiedziałeś już, a nie ja. Teraz słuchaj. Słucham. Jak ty wygrasz, ja też dostaję kasę. Tylko jest jeden problem. No. Ja nie wiem, czy ja dojadę na czas. Mam 24 bramkę. No, ja mam 26. No, i co zrobił z tym fantem? Nie wiem. O kurde, mam brakowało. Ciesz się, że jesteś w mojej frakcji. Wiesz co, moja frakcja jest najlepsza. Są orły. Orły są najlepsze na świecie. Nie są jakieś misie albo kurczę, kubusie puchatki. Tak, to są orły. Tak. Nie wiem, byłem w wężach. W wężach byłeś? Okay. No. Węże. Dzikie węże, kurde. Rozbiłem się. W ogóle pomyślałem chwilę o tych twoich wężach i się aż rozbiłem. Na samą myśl o tym. A co by było, jakbym był w tej ekipie? To już by była w ogóle porażka. Kulekami. No patrz, gościu mnie wyprzedza. No nie dajcie mu, musimy to wygrać. Którą masz bramkę? 28, zaraz będę miał 29. Nie możesz tak robić. Nie, żebym coś narzekał, ale chyba ktoś tutaj ma inną pozycję niż by zamierzał. Jestem czwarty. Są tylko dwie pozycje dalej od ciebie. Nie narzekaj. 4 km mam do ciebie. Ta odległość się sukcesywnie zmniejsza. W zależności od tego, ile mam zakrętów w danym momencie. Zgadza się. Dobra, wyjechałem poza trasę. Mogę się raczej pożegnać z pierwszym miejscem. To poczekaj na mnie. Chociaż spróbuję jeszcze tego gościa dogonić, bo mam trochę prostych. Bo oni też cię rozbijają. Ja w jednym odcinku miałem takiego farta, że ty sobie nie wyobrażasz. Po prostu gość wjechałem, rozbiłem się, gościu się rozbił. I udało mi się wygrać. Tak na oparcie. A w ogóle tam nie musiałem wcale wygrywać. To było ciekawe. Bo wystarczyło miejsce na podium. Taka opcja. No widzisz, a ten gościu chyba będzie pierwszy. Nie może Smuteczek. Być. Atakuj, Kamil, nie wiem, strzelaj go czymś tam. Powrapami jakimiś. No kurde, no chciałbym. Tam albo widzę, że coraz... Second. Weź zrób, żeby się asfalt rozstąpił przed nim, jak Speed Second. Ach, chciałbym. Kurde, ostatnia prosta 100 metrów do niego. No szkuźwa, jeszcze się też rozbiłem. Czemu się na tych zakrętach rozbiłeś? Masz tak zajebiście przyczepny samochód. A no za szybko wjechałem, no. Lucek, wiesz jak to jest. Chcesz dobrze, ale wychodzi źle, no. Za szybko wejdziesz i już nie wyjdziesz, no. Ja nie wiem nic na ten temat. Ja jestem kawalerem. Ja też. Ja tylko tak, wiesz, z opowiadań słyszę. Tak, okay. Lucek, dojechałeś. No kurde, ja nie wiem, gdzie ci się tak śpieszyło. Zajebiście.
No śpieszyło mi się do tego pierwszego gościa, no już prawie go miałem, czułem go. Cicho. To dobrze, Tomek. Znaczy ten... Tomek, Kamil. Dzięki. Ale się pojechałem. Oj, sorry. Jesteś Kamil, tak? Tak, nie? No. Kamilu, wyścig poszedł wyśmienicie. Zależy dla kogo. No oczywiście dla nas. No. Proponuję zrobić jeszcze jeden skok. Jaki skok? No ja ci pokażę jaki. No, taki to cwania... pokaż. Taki cwaniaczek jesteś? Pokazuj, ci... co tam masz. No, pokazuj, zaraz ci pokażę, co ja potrafię. O. Już do mnie, szybko. Proszę bardzo, zapraszam. Zobaczymy, czy będziesz cwaniak. No, chodź, chodź, chodź. Gdzie ty tam jesteś? Nie wiem, ustawić ci znacznik, żebyś ten... Teraz? Dobra, no już cię znajdę, no spokojnie. O, Miami jestem, no. Nad szybka podróż. Dole. Już tak. Tam jestem, Miami. Miami się zbliżam. Dawaj Miami Beach. Gdzie jesteś Miami Beach? Jestem Miami Beach. Dobra, i skaczemy to. Zobacz, nie w tą stronę, man. Chwileczkę. No. To. No jedź, nagrywam cię. A właśnie, jak jesteśmy blisko siebie, dostajemy dużo więcej zajawyczyny, wiesz? No na zadrifty i te inne pierdole. Yeah! Ile ty tam miałeś? Już palisz ci powiem, czekaj. O, 48 poziom opon. Ha! Dzięki. Ile ja metrów miałem w ogóle? Nie wiem. Ja dostałem 7286 punktów. Czekaj, ja jestem... Chwileczkę, ty... A, przegrałem. Zobacz tej tablicę, jesteś gorszy. 7700. To dawaj jeszcze jedno podejście. Ale teraz ty, ja jadę pierwszy. Pokażę to czekaj, ci, co... czekaj. Ja się tam steleportuję zaraz do ciebie. Pokażę ci, o co w tym chodzi, okej? Okay? Będziesz już wiedział na przyszłość. A, szybka podróż. Dawaj, szybka podróż do Lucusia. No, no, okay. No. Tutaj się ustaw, no. Dobrze ci idzie. No, czekaj, ja zawsze byłem słaby z parkowania, więc... Poważnie? Ty jak zdałeś prawko? Dobra, nie chcę wiedzieć. Dobrze, że nie zadałeś tego pytania. Niech to będzie twoja słodka tajemnica. Tak. No. Dobra, ucz się. Uczę się. Mistrzu, uczę się. Tak się robi, kurde życie. O, nowy rekord ustanowiłeś. Tak? Tak. Tak? Tak? No, tak. Ale zobaczymy, czy mnie pokonałeś. Ciekawe. Ranking. 8480. No gdzie? No tak! Nie, ty masz 7200. No to teraz zobacz. Aha, okej. Okay. Ranking. No nie aktualizuje się. A jak to sprawdzić szybciej? Aha, czekaj. Chyba trzeba tak, jak to się robi. Tak, ja teraz zobaczę, czy taki cwaniaczek jest. Czekaj. Bez skoku, to tu powinno być jakoś. No i gdzie tu jest? Aplikacja Wiki? Nie. Ustaw znacznik? Nie. Duch? Nie. Ubierz ducha, no to może tu. Uwierz w ducha. No dobra, widzę. Hej, ci poszło. Widzisz, to tylko dlatego, że miałem dobrego nauczyciela. No właśnie. Powtarzałem tylko to, co ty robiłeś, no i tak jakoś wyszło. Dokładnie tak, dokładnie tak. That's what she said. I teraz patrz, jak cię pokonuje, człowiek. Chwileczkę, czemu ty oszukiwałeś tutaj? Jak ja oszukiwałem? Czym oszukiwałem? Wyłącz te programy następnym razem, chociaż jak ze mną grasz. Dobra, wyłączę swoją umiejętność. Kurde. O, zdobyłem nawet jakąś część. Dobra. No dobra, moi drodzy. Myślę, że powoli kończymy. Co ty na to, Kamil? No, weź chyba tak jakoś skok powoli. Skok mega zrób. No, ja cię nagram. Nagrywam cię, no. Skup dawaj, się. Lecę, będę leciał. Kup się. Lecę. Yes! Ale fajnie poleciałeś, Kamil. Widzisz. My to jesteśmy jednak fajni. No, jeszcze raz skocz w drugą stronę, proszę cię, zrób to, pokaż co potrafisz.
I patrzcie, to jest Kamil. Yeah! Tak wiesz, żeby było jak najlepiej, no. Żeby było lepiej. A teraz patrz, co ja tutaj będę robił. Patrz. Nad tobą i do wody. Chciałem na autostradę wskoczyć, ale nie wyszło. No dobra, to co, żegnamy się ze wszystkimi. Tak będę ci teraz skakał. Ja tam nie dojadę. Zajebiście, no próbuj. Nitro. Dawaj, próbuj. Hop. Yeah! Prawie. O, jestem po drugiej stronie, jak nie miło. Jak incydent. Dobra, mniejsza z tym. Dziękuję wam wszystkim, że byliście z nami. Trzymajcie się. I do następnego razu. Pa, pa. Cześć. Jestem tutaj.